BEST Beztlenowa Dezynfekcja Gleby Informacje praktyczne Co to jest i jak możesz to zastosować? ASD – Krok po kroku Witajcie, jestem Lender, naukowiec Wageningen z Uniwersytetu w Holandii. Opowiem Ci o beztlenowej metodzie dezynfekcji gleby. W skrócie używamy angielskiej nazwy ASD. W innym filmie BEST Podamy informacje o zaletach i wadach ASD. Co to jest ASD? Termin ASD oznacza beztlenową dezynfekcję gleby. Jest to metoda, która stwarza ograniczone czasowo warunki beztlenowe w wierzchniej warstwie gleby. Większość patogenów i nicieni nie jest w stanie przetrwać takich warunków i dlatego ginie. Metodę ASD opracowano w Holandii i Japonii na podstawie obserwacji. Gleby, które zostały zalane przez dłuższy czas, były mniej zarażone patogenami przenoszonymi przez glebę, lub nicieniami. Efekt ten został wyjaśniony deficytem tlenu w tych glebach. ASD jest sposobem na stworzenie takich warunków beztlenowych w sztuczny sposób, również w obszarach nieprzygotowanych do zalania. ASD polega na zastosowaniu jednej tony świeżego materiału roślinnego, świeżych resztek pożniwnych lub zielonego nawozu na hektar na 1 cm głębokości gleby. W praktyce dość często stosuje się do 40 ton nawozów ogranicznych na hektar i przygotowuje do głębokości 40 cm gleba powinna być mokra lub nawodniona. Powierzchnię pokrywa się specjalną folią VIF. W zależności od zwalczanych mikroorganizmów docelowych, przykrycie należy utrzymać minimum 6 tygodni. Zasadniczo wystarczy każde źródło świeżego materiału roślinnego. Może to być świeżo skoszona trawa lub resztki świeżo zebranej kapusty. Warunkiem jest, aby był to świeży materiał. Nie nadaje się do tego celu słoma, osady ani kompost. Rezultaty są najlepsze na glebie piaszczystej. Na glebach glinianych są bardziej zmienne. W dezynfekcji metodą ASD nie biorą udziału glikozynolany. Dostępne są specjalne preparaty zastępujące materiał roślinny, aby osiągnąć bardziej niezawodne wyniki szczególnie na cięższych glebach. Bardzo ważne jest dobre rozmieszczenie materiału organicznego w pierwszych 20 do 40 cm gleby. Im bardziej materiał zostanie posiekany na mniejsze kawałki, tym łatwiej gleba zostanie zasiedlona przez bakterie i nastąpi szybsze wyczerpanie tlenu. Wilgotność gleby powinna zostać doprowadzona do poziomu najbardziej sprzyjającemu rozwojowi mikroflory, która rozkłada materię organiczną i wykorzystuje tlen. Praktycznie, nieprzepuszczalna folia VIF służy do zatrzymania dostępu tlenu. Aktywność życiowa mikroflory w glebie zużywa cały tlen. Z tego powodu bakterie aktywne w warunkach beztlenowych. Rozmnażają się silnie i zaczynają dominować w glebie. Wytwarzają one wszelkiego rodzaju toksyczne składniki, np. lotne kwasy tłuszczowe, które z kolei są toksyczne dla wielu pasożytów i chorób. Gdy powstaną dziury w foli spowodowane np. przez dziko żyjące ptaki, należy je zakleić jak najszybciej. Chociaż nie jest to najłatwiejsza metoda dezynfekcji ale ma wiele możliwości. Sprawdź wideo 3, aby uzyskać informacje na temat jej skuteczności, dodatkowych zalet, ale także wad.